Cześć, witamy Was w kolejnej części kursu programowania smart kontraktów na platformie Ethereum. Jest to 12. już część tej serii, gdzie tworzymy fabrykę zombiaków. Także zapraszamy do tej części, w której to spróbujemy tak naprawdę połączyć wszystko to, co robiliśmy do tej pory i napisać sobie funkcję, która będzie nam tworzyła losowego zombiaka. Jak wszyscy się pewnie domyślamy, taka funkcja bardzo jest potrzebna, o ile nawet nie niezbędna w naszej fabryce, która będzie te zombiaki produkować. Także przejdźmy może do implementacji od razu tego, co tu jest napisane, ponieważ w tej części nie mamy żadnych nowych pojęć, wykorzystamy to, czego nauczyliśmy się do tej pory. Co to jest ta implementacja? Implementacja to jest napisanie kawałka kodu, który będzie robił to, co chcemy, tak? Czyli jeśli powiesz, że chciałbyś mieć fragment kodu, który pisze twoje imię, no to ja, żeby to osiągnąć, zaimplementuję to właśnie w języku programowania. Czyli na przykład jakbym teraz miał na przykład urodziny, no to się ten, no. Jeśli teraz miałbyś urodziny i chciałbyś jakiś prezent, to ja mogę to zaimplementować, iść do sklepu i ten prezent ci kupić. I to będzie implementacja, czyli takie powiedzmy też praktyczne wdrożenie, przynajmniej ja tak to rozumiem. Dobrze, wracając do naszego programu, tworzymy tutaj zgodnie z pierwszym punktem publiczną funkcję o nazwie createRandomZombie, czyli to sobie skopiujemy i piszemy kolejno function, czyli słowo, które określa nam to, że będziemy tworzyć funkcję. Ta funkcja jako parametr przyjmuje nam właśnie zmienną typu string, do której odwołujemy się poprzez słowo kluczowe memory, tak? Czyli pobieramy to, odwołujemy się do konkretnego miejsca w pamięci i ta zmienna ma nazywać się name, jak imię po angielsku, tak? I ta funkcja ma być funkcją publiczną, public, tak? Czyli słowo kluczowe public, możliwe, umożliwiające wywołanie tej funkcji tak naprawdę również z innych smart kontraktów. I kolejno idziemy dalej. Drugi punkt. Pierwsza linia powinna zwracać nam to, co właśnie generuje funkcja generateRandomDNA. I powinna to zwracać do zmiennej randDNA. Czyli najpierw wywołujemy sobie typ zmiennej uint. Uint o nazwie randDNA i przypisujemy do tej zmiennej z dużej litery DNA. Z dużej jest tylko D. I do tej zmiennej przypisujemy wynik funkcji generateRandomDNA, a ta funkcja, jeśli dobrze popatrzymy, ona też pobiera właśnie jako parametr wartość typu string, dlatego też to sobie to przepiszemy, a następnie w drugiej linii wywołujemy funkcję createZombie, czyli tą, którą tutaj napisaliśmy. Ta funkcja, przypomnę, ona dodaje zombiaka do naszej tablicy, a tablica jest to taki element języka programowania, który agreguje, który przechowuje obiekty tego samego typu, a tu mamy obiekty tego samego typu, bo mamy zombiaków, tak? Nie mamy zombiaków i psów, tylko mamy zombiaki, tak? Tylko na tych tablicach to bardziej się zombiaki przechowywa niż jakieś cyfry. Tak. My przechowujemy zombiaki, ale komputer to przechowuje jako cyfry. Dlatego tak to należy rozumieć. I tutaj pewnie argumentem będzie ten nasz losowy DNA zombiaka. Dobrze, czyli zobaczmy może, czy tak naprawdę zrobiliśmy wszystko, co potrzeba. Tak, wygląda na to, że wszystko jest poprawnie zapisane. Także może krótkie podsumowanie, co tutaj zrobiliśmy.
Napisaliśmy funkcję do tworzenia losowego zombie, czyli każdy ten zombie będzie inny niż poprzednio utworzony. Zrobiliśmy to za pomocą funkcji publicznej, czyli dostępnej również spoza tego smart kontraktu. I ta funkcja publiczna wewnątrz siebie wywołuje już dwie funkcje prywatne. Pierwszą do tworzenia losowego kodu DNA, czyli losowego ciągu 16 cyfr, który odpowiada za opisanie wyglądu naszego zombiaka, a następnie ta funkcja, wynik tej funkcji jest przekazywany do funkcji createZombie razem z imieniem, w której to odbywa się dodanie zombiaka do tablicy. DNA ma 3 cyfry, a tu potrzeba 16, więc jest o wiele mniej. DNA ma 3 litery, tak? 3 litery znaczy. Tak. Nazwa zmiennej DNA ma 3 litery. Natomiast tutaj nasza zmienna, służąca do przechowywania tych cyfr, potrzebuje aż 16, żeby każdy element wyglądu zombiaka opisać. Także to wszystko, jeśli chodzi o tą 12 część. Jesteśmy już naprawdę blisko końca i wytworzenia naszej fabryki. Zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach. Na pewno na wszystkie odpowiemy. I co, na tę chwilę to już wszystko. No. Cześć.